Dzień dobry, witamy w kolejnym naszym materiale omówienia, w sumie już trzeciego teraz mhm. odcinka z serialu z Moka. Mi trochę zakrząta głowę coś innego, więc postaram się, żeby to ula więcej tu mówiła i mnie bardziej prostowała, ponieważ potrafię nieźle odlecieć. Mhm. Jak przed chwilą, tak? No już nie, nie bolcz się tak na mnie. Słuchajcie, postaramy się krócej, ponieważ ten odcinek trzeci jest, mimo że jest dłuższy od dwóch poprzednich, to tak jakby. Mniej jest w nim do omówienia, jest dosyć mm -hmm. taki fajny, istotny i w sumie fajnie było przeskoczyć na ród Smoka zaraz po tym, jak oglądaliśmy właśnie te pierścienie władzy, bo jakość jakby dialogowa jest, no nie była ziemia, to nie? No, pod wieloma względami. No pod wieloma względami. <laughs> tak, zaczniemy od tego, że w sumie pomiędzy tym odcinkiem a poprzednim mijają, powiedzmy, 2-2,5 roku mniej więcej, ponieważ mm -hmm. Viserys i Alicen mają synka. Możliwe, że nawet 3, bo ten synek ma 2 lata. Możliwe, że nawet 3. Jednym z głównych właśnie mm. tematów tego odcinka to jest świętowanie w sumie drugiego dnia imienia tego synka. Mm -hmm. Wielkie polowanie, problemy w sumie wiserysa z Raynerem, no i problemy na stopniach. Znowu. <grym> tak. Może zaczniemy od tego właśnie, właśnie polowania, świętowania, mm -hmm. no to król na drugi dzień imienin. Imienia. Drugi dzień imienin. Imienia. Drugi dzień imienia. Może też imieni drugi dzień imieni. świętują. Tam kilka dni przy świętowali. No, ale na drugi dzień imienia, właśnie swojego synka urządza takie wielkie polowanie, mhm. gdzie troszeczkę pod przymusem zabiera też Reinire, która no jest jej przypominane, że trochę dla niej tak, tak aż bardzo nikt nie świętował. Kiedy to ona miała drugi dzień swojego Przecież imienia? To są te po prostu, jak to się mówi, e, różnice, prawda? No tak, kiedy, no. kiedy wreszcie się król dorobił synka i ma takie jest, to nie fajnie, a wcześniej była jej taka córeczka, którą w sumie mm -hmm. trochę nie chciał no, na początku, i dopiero przyznał, no, w drugim mm -hmm. odcinku, że tak nie do, jakby jak to się mówi, e, nie, nie, nie dostrzegał jej mm -hmm. przez ten czas, ale kontynuuj. Tak, no ale tam właśnie jednak zostaje no, przymuszona, żeby pojechać. Widzimy tam też oczywiście Alicent, która jest drugi raz w ciąży, już no, do już zaawansowanej. Tak. Bardzo się im pogorszyły re relacje. Tak, z Alicent widać. i z ojcem. Uh -huh. No ale nie ma trochę co się dziwić w sumie. Nie ma w ogóle. Tak, no ale widzimy tam, że no, wszyscy świętują, wszyscy są szczęśliwi. No, Reinira chodzi na burmuszona i tylko no, dostaje... Jak to siedemnastolatka, co nie? Ja nie będę tego Dostaje propozycję Orzenku. Na przykład od Lannistera. Tak. Jason Lannister mm -hmm. jest ten, który właśnie przyszedł do Renyry i po prostu powiedział, że Tak, zaczyna że... jej proponować, tak. że ja ci wybuduję w ogóle garaż dla smoka. Garaż dla smoka. <grym> słuchaj, Casterly <grym> jest takie piękne i wszystko w ogóle. Mm. No i Rania się jarnęła, że coś tak, tu jest co nie tak. o co chodzi? Troszeczkę no, zaznaczyła ojcu, ojcu, że jej się to nie podoba, że jest takim towarem przetarg, mm -hmm. przetargowym tak jakby. No, bo on jej dał do zrozumienia, że jednak no takie są. Realia życia, właśnie dla, no dla księżniczki, tak dla księżniczki, naprawdę, dla każdego członka wyższego rodu. Mhm. On taką samą decyzję musiał podjąć w poprzednim odcinku, tak naprawdę. Tak nie naprawdę. do końca, nie do końca. E, tak, właśnie, no ale też e, właśnie widzimy, jak ten Lord Lannister próbuje tak troszeczkę też podejść króla, żeby, żeby może u niego mieć jakieś. Żeby po prostu król pozwolił na ślub Chodzi. z córką, próbuje dać mu jakąś dzidę, tak się przetargować. No ale też król zauważa, że jednak, no. To nie jest odpowiedni. odpowiedni tak jakby. On się źle po prostu. Kandydat. On się źle po prostu wysłowił, ponieważ tak. zaatakował króla i powiedział, że tak jakby. Dał do zrozumienia Viserysowi, że on uważa, że już Rhaenyra nie będzie tak jakby mm -hmm. dziedziczyć tronu i że to będzie naj, najlepsze, żeby ona teraz wyszła za niego za mąż, ponieważ on wniesie bardzo, bardzo tam dużo do ogólnie mm -hmm. tego, ro, tego rodu. No a król zareagował dosyć ostro, ponieważ poza faktem, że był trochę podchmielony, chociaż nie, nie był podchmielony, że wino i był, był zwinkowany. <laughs> król trochę ostro zareagował, ale mimo wszystko prezent, czyli pewną dzidę przyjął. Bo wtedy mm -hmm. już byli w sumie na właśnie polowaniu, byli w królewskim no tak, lesie. Tak. No i oczekiwali, bo już chyba w tym, tamtym momencie było wiadome, trochę, yy, że trochę przeskoczyliśmy, tego... tak, że, zna, że znaleźli po prostu białego jelenia, który miał być takim jakby zwieńczeniem tych po prostu obchodów tego drugiego dnia imienia. Mm -hmm. Tak, bo biały jeleń był wcześniej, zanim pojawiły się smoki, takim najbardziej jakby mitycznym zwierzęciem, takim symbolizującym siłę w Westeros. Mm -hmm. Dlatego no, uznano, że jeżeli właśnie król, e, tak jakby dla tego synka, zabije tego Jelenia, no to to będzie miało takie symboliczne znaczenie, właśnie. Takie siły. Mhm. W tym momencie, właśnie po tej, e, no nazwijmy to rozmowie, może bardziej kłótni, e, Rejnirzy z ojcem, ona ucieka, wsiada na konia i po prostu jedzie w siną dal. Mhm. Rusza za nią. Nabu taka nabuzowana, jest. Tak, rusza za nią Criston. Criston kol. No i tak trochę widać, że ona. Po prostu jedzie, musi się wybuzować. Wydaje mi się, chciała że po już po prostu się odsunąć od tego. Tak, bo mamy już też zaznaczone troszeczkę, że oni jednak no, się lepiej poznali przez te dwa czy 3 lata, kiedy mieliśmy przeskok pomiędzy hmm. drugim a trzecim odcinkiem, więc no tutaj raczej. To dopiero tak jakby jest wstępne zarysowanie mm -hmm. tego, że oni będą y, podkochiwać się po prostu mm -hmm. w sobie. No i w momencie, w którym oni przebywali w sumie poza y, obozem, po prostu zatrzymali się w lesie, Rainera nie mm -hmm. chciała pod żadnym pozorem wrócić. No zapadła noc. Mm -hmm. i w sumie... I w sumie tak coś tam gdzieś słychać i nagle okazuje się, że tam gdzieś w krzakach buszuje dzik. Straszna dziczynka. Tak. Który no, atakuje się, ich, tak. ale właśnie udaje się... Udaje im się po prostu wyjść tego bez szwanku, tak? Kriston Chris, y, przebija, przebija dzika, ratuje Reynira, ale też widzimy, że ona jednak no, ma nadal w sobie te emocje, których no jakoś musi dać jakby wyjść z siebie, no i mm -hmm. no tak dość... Y, Dość agresywnie zaczęła atakować tego dzika, który już i tak był umierający. O, nie do końca, no. bo powiem Ci, no, był taki przypadek, kojarzę. E, no, z dzikiem jest tak, że jeżeli nie, nie, nie zabijesz go od razu, to on nie żyje. Ale jeszcze, dźgnęła no. go raz w no. głowę, a później zaczęła go dźgać jeszcze kilka razy. Cały czas wydawała dźwięki. No <laughs> tak, ale przy okazji u, u, umorusała się cała we krwi. I kolejnym takim punktem tego pierwszego, tak jakby wątku głównego jest to, że. Król jest właśnie zniesmaczony tym, że wszyscy tak jakby naokoło mm. zdają się ignorować to, że Rhaenyra ma być tym jakby następcą tronu. No Oni są to... już pewni, że właśnie ten Aegon będzie. Ale to też jest śmieszne, bo też on robi tak z tą pompą takie to wszystko świętowanie tak, tak. dla tego Aegona, więc to też jest takie troszeczkę... Bo każdy no... myśli, że zaraz mm -hmm. ogłosi, że to on jest tym po przy... prostu. No zresztą kilka osób tam mówiło, że tak, za nim pójdziemy, mm -hmm. za córką nie. No i trochę bo to zaczyna przygniatać, zaczyna rozumieć, że zrobił Sporo złych decyzji po prostu mm. przez ten cały czas, no i o poranku udaje im się tego jelenia złapać, tylko że jak król przybywa, to okazuje się, że to nie jest biały jeleń, tylko to jest po prostu jakiś duży jeleń. No te pieski to tam, one są dobre pieski, one znalazły jelenia. No, tak, bo tam w ogóle Właśnie, są... Właśnie, że znalazły, miały ja znaleźć jelenia i znalazły. Tak. Ula mówi, że tam są pieski, więc odcinek jest 10 na 10. Tak, jest taki fajny mopsik, który podjada pani ciasto. Tak, zgaduję, że to jest nawet ciasto cytry cytrynowe, więc pewnie mopsik jest <laughs> bardzo teraz szczę szczęśliwy. E, no, widać podczas tego, jak ten Jelen jest schwytany po prostu linami przez tam. cztery tam konie po prostu, były czterech mm -hmm. jej na koniach, więc wydaje mi się, że przez czterech. No i widzimy, no, ale dookoła król... jest też dużo innych żołnierzy, którzy ewentualnie gdyby na przykład nawet się, się ten jeleń miał zerwać, to mhm. byliby w stanie zareagować, no ale widzimy właśnie jak król z tą e, dzidą, dzidą którą, otrzymał od... Ceremonialną od... Tak, którą otrzymał od Lannistera właśnie e, nie za bardzo jest pewny tego co ma zrobić, mhm. ktoś mu musi powiedzieć gdzie w ogóle ma gnąć tego jelenia, no jest taki bardzo nieporadny, bardzo niepewny, taki jakby przestraszony. Tutaj już widać, że może nawet nie do końca. Zmartwiony chyba nawet. Tak, że nie do końca może przemyślał to. Może nie wziął pod uwagę tego, że nie da rady jednak tak do końca. Czy mi się wydaje, że trochę jelenia, no... uderzyła go ta rozmowa. Tak, też e, tak może wcześniejsza, być. Wcześniejsza, którą prowadził, do której zaraz po prostu przejdziemy. No i wino. No i wino. <laughs> tak, no i, ale ale no... tutaj widać taki właśnie kontrast pomiędzy nim a Reynirą, kiedy no, on tak naprawdę. <laughs> Wszystko ma podane na tacy tego jelenia do zabicia. Tak, go. Wszyscy mu go przytrzymują. Waha. On się bardzo waha, tak. nie może trafić. Tak trochę. Nawet co nie jest tak do końca, że on jakby nie mógł trafić, tylko jakby za lekko może nie, dźgał. W zły punkt trafił. Zły punkt, ale też no taki. Jak zobaczył już, że no, ten jelen nie umiera od razu po tym dźgnięciu, to nie wziął się sam z siebie, żeby poprawić, tylko czekał, aż mu znowu powiedzą. No, znaczy, a tą Reinirą, taka... która po prostu atakuje tak. No tak naprawdę bez żadnych skrupułów tego, tak, tego dzika. Gdzie to jest bardzo taka duża symbolika, że król mm -hmm. mimo, że ma wszystko podane na tacy, on się miota jak ślepe mm -hmm. dziecko we mgle i podejmuje złe decyzje. I to pierwsze zdjęcie to była tak jakby zła droga, mm -hmm. którą on tak. obrał z tym wszystkim. A Reira jakby bierze wszystko w swoje ręce i od razu zasz, zaczyna działać. No i później jak oni tego dzika przywiązali sobie do, ko do konika, mm -hmm. żeby go przytaszczyć, to oni spotkali z kolei tego białego jelenia. No ale pozosta pozostawili go po w Tak, Niech sobie żyje. Ale jak wrócili do obozu, to bardzo fajna się sytuacja zrobiła, mm -hmm. ponieważ e, Renira cały czas była pełna krwi tego dzika. U mm -hmm. e, wielu osób wywołało to taki pełen, e, tak jakby szacunku, wzrok, takie o, mm -hmm. że ona jest jednak przyjechała, poszła sama, upolo upolowała, wszystko fajnie. Inni byli w szoku, że księżniczka wygląda w ten sposób. Ja ogólnie wydaje mi się, że to wyszło i bardzo na plus, że tak właśnie wróciła yy, tak, takim właśnie, stanie. Tak, właśnie, bo y, my jako widzowie wiemy, że to się stało przez przypadek, tak? Ona tak. sobie uciekła, żeby troszeczkę y, opadły jej te emocje, no yy. i tak się stało, że ich zaatakował ten dzik. Ale tak jakby dla tych ludzi, którzy to obserwują, tych, którzy zostali w tym pozowisku, to może być tak, że chciała pokazać. Chciała pokazać, yy. że ona sama potrafi też coś upolować, nie to co ojciec, tak? Yy. W sumie, bo już właśnie wcześniej zacząłem ten temat yy. jeszcze, Renira ma mieć jakiegoś męża. No i właśnie był ten Lannister, który podszedł, a król no, widział, że sam że ten Lannister mm. nie za bardzo się nadaje, mimo wszystko jego córka musi mieć jakiegoś męża. Więc zapytał się Lionela Stronga, właśnie. Mm. przypomniałem sobie jak się on nazywa, jednego z członków Małej Rady. Znaczy on się w sumie zapytał, czy ma jakoś doradzić królowi i po raz kolejny doradził mu fantastyczną opcję, mm. tak jak wcześniej doradził mu, żeby jak się ona nazywała? Leona. Lina. Jak to czytają? Lena. Lena, właśnie, Velaryon. Jak wcześniej jej ją doradził, tak teraz doradził jej brata, czyli mhm. Lenora. żeby właśnie Renira go poślubiła i król będzie następnie starał się tak jakby wepchnąć e, Reynirę, mm -hmm. e, tak żeby ona sama rzekomo wybrała sobie swojego przyszłego wybranka, mm -hmm. ale jemu, on chce, żeby tak mniej więcej pokier pokierować, że okej, okay, ty tak, masz i Tak, tak, oni w końcu skończyło się na tym ten ich konflikt z tego odcinka, że mieli ze sobą rozmowę, w której wyszło, że no jesteś księżniczką, musisz kogoś poślubić. Mm -hmm. e, najlepiej by było, żeby to było jak najlepiej politycznie, ale no tam król musiał przyznać, że on tak nie zrobił on wcale, nie zrobił. Poszedł więc na pozwolił Rejnirze samej wybrać sobie męża. No ale podejrzewamy, że tutaj Powiedzmy. będzie tak troszeczkę popchany ten... W... Lejnor. Tak, chciałam powiedzieć jego nazwisko i teraz... Velaryon. Velaryon, tak. No, to przenieśćmy się do ostatniego Ale takiego w aktu w sumie. Nie się, czy Welarionowie nie płacą ty, temu ziomyczkowi, temu strągowi. Ty, może mu płacą. <laughs> <laughs> to i w sumie został właśnie ostatni, tak jakby, wątek. Bo zaczynamy od tego, że no na stopniach nie dzieje się najlepiej. Mimo, że przez te dwa, powiedzmy, trzy lata tam trwały walki pomiędzy właśnie tym karmicielem karabów i różnymi tam najemnikami z tej triarchii, jakby to tak nazwać. Tak oni to chyba nazywają. Triarchy po angielsku właśnie. Mm -hmm. nie, nie wiem, czy to dobrze na polski właśnie jest, triarchia tak jakby. No ogólnie tam z tymi wojskami nie królewskimi, tylko właśnie velarionów z tymi najemnikami mm -hmm, tak. nie jest najlepiej, ponieważ kiepsko mają z dostarczaniem zasobów, walki się przedłużają, nie są w stanie na tak dużą skalę po prostu ich ciągnąć. I nawet to, że mają demona. po. Mm -hmm. Tam po prostu jako swojego sprzymierzeńca zauważyli, że to trochę bardziej ciągnie ich w dół, że tak jakby ten Demon mm -hmm. e, fakt walczy, angażuje się, ale nie do końca im to idzie znaczy, na rękę, no, tak tam jakby. jest taki problem, że ci właśnie najemnicy od tych krabów, oni się chowają do jaskiń. I przez to, że właśnie jest ten smok, oni wiedzą, że cały czas muszą być w pobliżu tych jaskiń, tak. żeby się szybko schować, żeby ich ten smok nie spalił, tak? Znaczy się, no to I jest wydaje jest mi się, że przez to też nawet. To tak, nawet za bardzo nie ma takiego momentu, żeby oni bardziej wyszli, żeby właśnie ci żołnierze Kolrysa mogli, mogli cokolwiek im mhm. zrobić, bo oni od razu się chowają, bo od razu no, oczekują, że zaraz do nich przyleci, przyleci, smok. przyleci smok po prostu. Tak. A co do tego smoka, to też w tym odcinku widać Widzimy go troszeczkę dłużej, też. widać jak. No znaczy się na razie mi chodzi o tego mm -hmm. smoka deimona widać go dłużej Caracces. widać go jak lata i właśnie można zauważyć, że on jest taki bardzo wężowaty, taki bardzo inny. podłużny inny niż mm -hmm. właśnie wszystkie smoki, które no na razie i tutaj w rodzie smoka właśnie no, tak. i w grze o tron widzieliśmy ma takie pewne jakby problemy, żeby w ogóle wzbić mm -hmm. się w powietrze giba się cały takie troszeczkę jakoś Podobny ten... do azjatyckich smoków, więc taki tak. troszeczkę właśnie wężowaty tak, tak się gibie tak, a mamy tutaj też właśnie drugiego smoka pokazanego. Mm -hmm. Ja na e... początku, jak on się pokazał, to ja myślałam w ogóle, że co Renia przy, przyleciała. Tak? tak, nie spodziewałam się tak. Byłam troszeczkę smutna właśnie, że mamy tylko dwa smoki, tylko <laughs> dwa smoki cały czas, a ma ich być 17, w tym tańcu smoku, no, no, na tylko dwa na. W pierwszym razie sezonie są. ma być pokazane 9. Mm -hmm. No ale mieliśmy następnego smoka, trzeciego tak. już. E on się nazywał. E Seasmoke. 18... Tak. Jak to się na język polski kurczę, Jak on był po polsku? Nie pamiętam. Chyba A... jeszcze nie powiedzieli go w serialu po W serialu polsku go nie, po... nie, nie powiedzieli, imieniu. ale nie pamiętam, jak on był po polsku w książce, właśnie. W przedmieściu. Morska mgła by było. Bryza, może coś takiego, mm -hmm. może już nie pamiętam. C-smoke po prostu jest. Jego mm -hmm. jeźdźcem jest właśnie Lejnor Wellarion. No to no, na pewno zaimponuje Reni. Na pewno zaimponuje, tak. <laughs> <laughs> w sumie bardzo fajnie widać, jak oni tak jakby utylizowali, to jest... nie mm -hmm. utylizowali Boże. Wykorzystywali te smoki, bo w pewnym momencie, tak jakby brat Korlysa, mm -hmm. Weymond, po posłał list do króla, żeby po prostu przysłał jakieś posiłki wreszcie. Tak, bo on właśnie nie chciał. nie chciał się angażować, ponieważ no, on nie zaczynał tej woli, tak. on był przeciwny i tak naprawdę to, co widzieliśmy na końcu drugiego odcinka, jak właśnie kordry z Daemonem się. Ugadywali, no to prawdopodobnie tutaj później oni się dalej ugadali i zaczęli właśnie tam tak. Yy, walczyć. Tak. Ale dzięki temu, że Alicent zostaje popchnięta trochę do, do króla znowu przez ojca, żeby z nim pogadać. Mhm. Może troszeczkę o innych sprawach, ale zauważa, że król dostał list i pyta się go, czy może go przeczytać. Znaczy się Alicent była popchnięta przez Otto, żeby uzmysłowić królowi, tak, że żeby. Ray Rainera nie jest dobrym pomysłem, żeby ona była tak jakby dziedzic kontrolu trolu, tronu, bo to spowoduje rozłam w, król w królestwie. Tak. Ale Alice, gdy przyszła, zobaczyła list i zwróciła uwagę, że właśnie jest to prośba o tak, pomoc. Tak, przydałoby się pomóc, bo tutaj też król troszeczkę pokaże, że jest taki... Dobroduszny, pomocny dobroduszny ale w sumie tak. lepiej jak wygra sojusznik, mm -hmm. niż jak wygra wyrób tak. prawda? No i posłanie poszedł po prostu z tym listem I do na... Daemona. Tak. Znaczy no właściwie tam do nich na tą, tak jakby im Taką prowizoryczną naradę wojenną, no, taki prowizoryczny Czy znaczy, miał odnaleźć Daemona, tak. odnalazł Daemona, i Daimon gdy przeczytał. List to jest w sumie fantastyczny. Ja zobaczyłem, jak ten aktor, bo nie oglądałem zbyt wielu mm -hmm. filmów z nim. Jak on gnialnie gra e, samą mimiką twarzy mm. po prostu. Widzieliśmy tylko pół twarzy, jak on czytał ten list, i dosłownie tylko takie jakby lekkie drgnięcia mięśni, mm -hmm. że on się tak zdenerwował z tego powodu, że albo król wreszcie zareagował, albo że w ogóle zareagował. Bo wcześniej był taki pewien pomysł. Mm -hmm. Że jeżeli chcą w jakiś sposób to wygrać albo zrobić postęp, to muszą tak jakby wystawić jedną osobę. Taką dość lorda, ważniejszą, tak ważniejszą jako taką jakby przynętę, albo na pewną śmierć po prostu. No i po tym wszystkim, jak się Daemon właśnie, znaczy oni uzgodnili tam na, na tej po prostu, tak jakby mm. na, na radzie, gdy jeszcze Daemona nie było, że w sumie on się pewnie tego podejmie. No, i po tym, jak Damon wybuchł, po prostu zbił tego niegońca, y posłańca po prostu tak. od króla. No, to widzimy, jak on po prostu łódką nagle płynie tam. I w pierwszej chwili ty mówiłaś: Tak, że ty ja myślałam ty trochę nie wiesz, na co początku, że on tam pójdzie. Dowiedział się, że jego brat przyjdzie z pomocą. To jak oni nie mogą wygrać tej wo wojny, to on tam pójdzie i się podda. Więc król nie wygra wojny, bo już nie będzie wojny. Tak, ale to chodziło o to, że to wszystko była właśnie pułapka. Mhm. Damon tam po prostu przybył, że niby się poddaje, a w rzeczywistości zaczął sobie wycinać powoli drogę do tego karmiciela mhm. Karabów. On powoli wypuszczał ludzi, patrzył, czy jest smok mhm. gdzieś, czy nie ma, czy tak, powoli wypuszczał, a gdy Damon został ranny strzałami, co dla mnie trochę nie ma sensu, ponieważ po co ma pancerz, skoro ten pancerz jest tak łatwo przebijany strzałami. A zaraz będziesz. O, trafił tam włączenia między płyty. No, w, w nogę podpłyty. mogli go trafić, no, w nogę bo tam miał nieosłoniętą, ale tak. Ale to no. jest już mniejsza z tym, to są moje po prostu czepiarstwa mm -hmm. dla samego czepiarstwa. Gdy widział, że Damon jest już po prostu ranny, posłał większą ilość ludzi, a wtedy właśnie Wenarionowie również uderzyli, uderzył smok i udało mm -hmm. się w sumie to wszystko pokonać, bo nawet Damon później pogonił do jaskini za tym karmicielem krabów i no, rozpłatał go na dzwon po prostu, był przecięty w pół. Co no, sam ten fakt no, nie powiem, żeby mi się bardzo jakoś nie podobał, ale nie podobało mi się to jak, jak szybko ten wątek został z nim zakończony, bo na Gna koniec bardzo z tym Tak, bardzo szybko. Mm. Na koniec poprzedniego odcinka był pokazany właśnie jako taki y, zamaskowany, straszny jakiś y, no taki czarny charakter tego mm. serialu. No a tutaj no ile on był może na ekranie z 10 minut. Nawet chyba nie. Ta postać nawet, znaczy on nic nie mówił, po prostu tak. wyglądał tylko tak i Nawet tak ręką, naprawdę, patrzcie. jeżeli ktoś oglądał tylko serial, to nie wie, kto to jest w ogóle za człowiek mm. tak do końca. Nawet w książce kojarzę, że jakiś wątek z nim bardzo długi, nie był bardzo rozbudowany mm. może. Ale wiesz, no to jest inaczej na przykład, jeżeli by akcja się toczyła tak jakby z dnia na dzień, każdy odcinek no był tak, mniej więcej tak. i wtedy byś go widział na przykład przez cały sezon po troszku w, sumie, w każdym jest, odcinku, To nie? jest jednak, bo bolączka tego, że to jest trochę inaczej mm -hmm. napisane, to nie znaczy, jest. Mia... ja wiem, jak to jest no. napisane, ale miałam po prostu nadzieję, że jednak no, trochę, w serialu troszeczkę tutaj pododają pomiędzy z tym bardziej że też mają miałem. Martina. Znaczy, też miałam taką nadzieję. Ale możliwe, to że tak zobaczymy. będzie później, jak już będą właśnie troszeczkę starsze te osoby, no, bo teraz tak skaczą, tak wydaje mi się, żeby pokazać tylko te najważniejsze momenty z, z życia, początku. no tak naprawdę Reyniry głównie i Daemona. Mm -hmm żeby później właśnie dojść do takiego bardziej kulmin kulminacyjnego tak, momentu. Tak, bo w sumie no, ten sezon kończy się w sumie utworzeniem praktycznie, że można prze przeczytać sobie po odcinkach, on się mm -hmm. kończy takim jakby preludium po prostu do, do samej takiej jakby mm -hmm. wojny. To też bym trochę chyba przes przesunął jeszcze bardziej, ale to już są nasze mm -hmm. takie bardziej gdybania. Cały czas podtrzymujesz, od piątego odcinka będzie zmiana aktorów. No w czwartym odcinku z zapowiedzi widzimy, że jeszcze są te same dwie aktorki młodsze. W piątym też będą. Mm -hmm. I dopiero od szóstego dalej pójdzie. W sumie omówiliśmy chyba wszystko. Jak mówisz, jak na początku wspomniałem, nie jest to jakiś bardzo zajmujący odcinek, a i tak chyba przegadaliśmy aż tak, za. Tak, dużo. ale jednocześnie jest dużo akcji, ale nie ma aż tyle pomniejszych wątków. No tak, tak jak jakby tak, ten. Jest to on ciekawy, taki... jest fajny, są pieski, więc jest super, jest Ta... nowy smok więc jest super. Jest super. <laughs> taki nieuśmieszny. <mimo> <laughs> Pacing, jak to się mówi, ten mm -hmm. odcinek, że był długi, ale zleciał bardzo szybko. Mm -hmm. Tak. No, w sumie to chyba dobrze świadczy. No tak, takie odcinki są najlepsze, bo tak najbardziej się wciągasz, mm. chociaż jak się skończą, to najgorzej się czeka. Najgorzej na następny. się czeka. No, dziękujemy w takim razie bardzo za wysłuchanie, mm -hmm. oglądanie. Sorry, że może będzie trochę inne światło, ale już jest troszeczkę, troszeczkę mm -hmm. później, jak to po prostu nagrywamy. E i to wszystko. Widzimy się, słyszymy, widzimy się w kolejnych, mam nadzieję, naszych materiałach pogadankowych. Najbliższy będzie w piątek albo sobotę. Mm -hmm. Znowu wracamy do niesamowitych dialogów w pierścieni władzy. No. Pa, pa. pa, pa.